psy się bawią? Daje się pytanie proste, ale odpowiedź już nie taka bardzo prosta. Pierwsza rzecz. Czym innym jest zabawa szczeniaków, czym innym jest zabawa psów dorosłych, a jeszcze czym innym jest zabawa psów dorosłych ze szczeniakami. Jaką rolę pełni zabawa w okresie szczenięcym? Służy rozwojowi umiejętności społecznych. Kiedy zobaczycie, popatrzycie sobie na szczeniaki w wieku powiedzmy 3 tygodni i trochę więcej, to zobaczycie, że główną ich aktywnością poza spaniem i jedzeniem jest zabawa. I ta zabawa jest dość taka brutalna. One bawią się przede wszystkim w gryzienie. A mianowicie budzą się, gryzą, potem jedzą, potem śpią, potem znowu budzą się i gryzą, a czasami jeszcze zajmują się jakimiś przedmiotami, które są w ich otoczeniu. Otóż ta zabawa ma bardzo ważną funkcję. Przede wszystkim umożliwia ćwiczenie tak zwanych zachowań agonistycznych, czyli związanych z konfliktem, ale bez ich konsekwencji. Jak mówi Jan Dunbar, zęby szczeniaków są niezwykle ostre, ale na szczęście ich szczęki są bardzo słabe. A więc jeśli jeden szczeniak ugryzie drugiego albo ugryzie swoją matkę, to naprawdę boli. Natomiast nie powoduje poważnych obrażeń. Dzięki temu, jeśli to ugryzienie jest zbyt mocne, szczeniak natychmiast otrzyma reprymendę i będzie wiedział, że nie należy tak mocno gryźć. I to się nazywa inhibicją gryzienia. Okres socjalizacji między 3 tygodniem, szczenięta idą do nowych domów, to jest jedyny okres, kiedy jest możliwa nauka inhibicji gryzienia wśród rodzeństwa. Później oczywiście może być też nauka tego hamowania, czyli inhibicji gryzienia pomiędzy szczeniakiem a rodziną, do której on trafił. Natomiast to jest okres, ten okres socjalizacji to jest najważniejszy okres w życiu psa i jego nie da się nadrobić później. Także jeżeli szczeniak nie nauczy się hamowania gryzienia w tym okresie, będzie bardzo, bardzo trudno zrobić to później. Dalej, zabawa stymuluje rozwój układu nerwowego. Im więcej doświadczeń w okresie wczesnym, w okresie życia, już od okresu noworodkowego, poprzez okres przejściowy, aż okres socjalizacji, bardziej ten układ nerwowy się rozwija, czyli tworzy się więcej połączeń nerwowych. A więcej połączeń nerwowych oznacza większą gamę możliwych reakcji na bodźce. Pies, który ma mało doświadczeń w tym okresie krytycznym, ma tendencję do reagowania na nic. Natomiast pies, który ma dużo doświadczeń, ma znacznie większą możliwość takich reakcji pośrednich, tak? Czyli jest przez to znacznie bardziej elastyczny. Zabawa u szczeniąt rozwija koordynację ruchową. To jest też bardzo ważne, dlatego że pies uzyskuje świat z jego ciała. Jest też sposobem poznawania świata, bo szczeniaki bawią się nie tylko ze sobą, ale bawią się również tym, co znajdą w otoczeniu, czasami to rozgryzając, czasami to gdzieś przeciągając między sobą. Pozwala im też wyładować nadmiar energii i co jest bardzo ważne, zabawa sprawia psu, szczeniakowi radość. Te badania na temat emocji, które są związane z zabawą, prowadził m.in. Jack Panksepp, o nim troszeczkę później wspomnę. Otóż okazuje się, że zwierzęta poświęcają czas na czynność, która nie jest bezpośrednio związana z przetrwaniem, mianowicie na zabawę. I ta zabawa jest dla nich bardzo ważna, daje im bardzo dużo radości i frajdy, a te emocje pozytywnie wpływają na ich nie tylko dobrostan i samopoczucie, ale również na relacje społeczne. A jak wygląda zabawa psów dorosłych? Psy dorosłe bawią się nieco mniej niż szczeniaki, natomiast zabawa zaspokaja potrzeby aktywności fizycznej, służy komunikacji społecznej. W jaki sposób? Jeżeli psy zaczynają się bawić, to często zaproszenie do zabawy w sytuacji potencjalnego konfliktu staje się takim przerywnikiem i sygnałem uspokajającym. Jeżeli znacie Państwo książkę Turi Druga z sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów, to ona jako jeden z tych sygnałów wymienia właśnie zaproszenie do zabawy, czyli tak zwany play bow. To jest taki łuk zabawowy, kiedy pies ugina przednie łapki, zadziera ogon w górę, uśmiecha się
można tak powiedzieć, radośnie pyszczkiem i zaprasza drugiego psa, żeby dołączył się do zabawy. Może ona służyć jako sposób na rozładowanie potencjalnego konfliktu. I to, co jest wspólne dla zabawy psów młodych, czyli szczeniąt, i psów dorosłych, to jest to, że zabawa sprawia im radość. A dalej, a jak wygląda zabawa psów dorosłych ze szczeniakami? To już wygląda troszeczkę inaczej. Przede wszystkim psy dorosłe, a zwłaszcza matka, bo to ona zwykle wychowuje potomstwo, używa zabawy w celach wychowawczych. Wyznacza granice. Czyli nie jest tak, że szczeniak otrzymuje za każdym razem od matki to, czego sobie życzy. Nie każde zaproszenie do zabawy ze strony szczeniaka będzie przez matkę akceptowane i podejmowane. Również jeśli szczeniak zachowuje się w sposób nieodpowiedni w zabawie, matka będzie go moderować, będzie hamować to jego zachowanie. Będzie hamować też gryzienie. W jaki sposób? Różny. Albo odejdzie, albo po prostu go zdyscyplinuje, używając do tego swoich zębów. Oczywiście nie po to, żeby go zabić, tylko po to, żeby go zatrzymać w tym niewłaściwej aktywności. I zabawa psów dorosłych ze szczeniakami umacnia relacje w grupie. Wtedy wszystkie te mieszkają czy żyją razem, mają możliwość pokazania, że są częścią grupy. Również inne psy, nie tylko rodzina, nie tylko matka, będą bawiły się ze szczeniakami w dość szczególny sposób, ale wcale nie tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Czasami jest tak, że szczeniaki zamęczają starsze psy, ale często jest też tak, że starsze psy, jeżeli są odpowiednio doświadczone, wyznaczają szczeniakom granice i uczą ich opanowywania emocji w zabawie. I tutaj chciałem Wam pokazać taki krótki filmik. To jest filmik z moją Irdą, owczarką niemiecką. Właściwie po niemiecku, bo ona jest znaleziona w studni. W tej chwili ma 12 lat, leży tutaj sobie obok i czasami mruczy, więc jeżeli usłyszycie takie dźwięki, to nie dlatego, że mi się znudziło, tylko że to Irda wzdycha. Byliśmy kiedyś na kursie, na który nasza Dzia Ososka przywiozła akurat cały miod rodezjanów. Tutaj mamy scenę, kiedy Irda znalazła jakąś plastikową butelkę, którą się bawi, a jednocześnie wykorzystuje to, żeby nauczyć rodezjany szacunku i dystansu wobec psa, który jest od nich starszy. I teraz popatrzcie proszę na film. Już go uruchamiam. Prawie ci się udało. To był taki film, w którym widać było, jak Ilda właśnie wzięła sobie tą butelkę i nie pozwalała szczeniakom na to, żeby zbliżyły się do tej butelki. W momencie, kiedy któryś z nich próbował podejść zbyt blisko, to natychmiast Ilda dyscyplinowana, a potem odchodziła z tą butelką. Potem wracała z tą butelką i uczyła szczeniaki zachowania dystansu. Bardzo taka pouczająca zabawa.
A więc nie tak, jak sobie wyobrażamy często zabawę, że właśnie pies wchodzi w jakąś taką szaleńczą interakcję z innymi psami. Właśnie nie. Często jest to na tej zasadzie, że pies po prostu robi to w sposób bardzo spokojny i zdystansowany. Jak psy się bawią? Pierwsza rzecz, psy się bawią po zapoznaniu się, po prezentacji. Czyli nie jest tak, że one wbiegają na przykład na jakieś miejsce i od razu zaczynają się bawić. Najpierw się obwąchują, zatrzymują się, dopiero jak się poznają, wtedy decydują, czy chcą się rozejść, czy chcą się bić, czy chcą się bawić. I to jest właśnie w ten sposób. Zabawa jest dobrowolna. Nie można wymusić zabawy. Jest spontaniczna. Nie ma planu zabawy. I zabawa psów jest często przerażająca. Psy wokalizują, warczą, poszczekują. Ulubiona zabawa w walkę i pogoń to jest zabij mnie jeszcze raz. Czyli jeden pies zabija drugiego, potem tamten zabija tego pierwszego i to trwa przez jakiś czas. Czasami niektórzy się tym przejmują, że to może psy sobie coś złego zrobią, ale wcale tak nie musi być. Psy bawią się intensywnie, a więc jeżeli już się bawią, to robią to z zaangażowaniem. Nie tak jak ludzie, którzy bawią się z psami tak, że po prostu stoją przed psem, machają smętnie zabawką i mówią, no weź, no weź. Nie, psy robią to bardzo intensywnie. Jednocześnie zabawa ma przerwy. To jest tak, że psy biegają, szaleją, zagryzają się, po czym padają na chwilę, odpoczywają i wracają do zabawy. I uwaga, zabawa jest zachowaniem na niby. Zabawa nie jest zachowaniem na serio, a więc psy mogą robić to, co robią, bez konsekwencji, jakie normalnie wiązałyby się z takim zachowaniem, czyli one po prostu robią sobie krzywdy. A jakie są cechy dobrej zabawy? Przede wszystkim zabawa jest możliwa wtedy, kiedy zwierzę czuje się komfortowo i bezpiecznie. To jak Panksepp też zauważył, że kiedy robił doświadczenia na szczurach, które się ze sobą bawiły, to najważniejszą rzeczą było stworzenie takiej atmosfery, w której zwierzęta czuły się komfortowo i bezpiecznie. To jest dla nas ważne również dlatego, że zabawa może stać się źródłem poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Jeżeli uda nam się zaprosić psa do zabawy, to jakby automatycznie zwiększamy jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dalej, cechami dobrej zabawy jest dobrowolność, że nie można zmusić drugiego do zabawy, jest symetria, co oznacza, że jeżeli jeden pies coś proponuje, drugi odpowiada tym samym. Jest spontaniczność, o czym wspominałem, jest zaangażowanie i towarzysząca temu radość. A teraz powiedzmy sobie parę słów o rodzajach zabawy. Mamy dwa rodzaje zabawy, znowu Pomejaka Panksepa. Zabawa bezpośrednia, która jest najbardziej pierwotna ewolucyjnie, oparta na takich pierwotnych emocjach, najbardziej pierwotnych, pochodzących ze starych, bardzo filogenetycznej części mózgu, czyli ewolucyjnie pierwotnych, takich można powiedzieć gdzieś pod wzgórze jest tutaj odpowiedzialny za te pierwotne emocje, układ limbiczny oraz zabawa obiektami, w tym będą również gry, która angażuje uczenie się, pamięć, myślenie, planowanie, a one są kontrolowane przez młode ewolucyjne części mózgu, czyli przez korę mózgową. To ma duże znaczenie, kiedy mówimy potem o pracy z psem nadpobudliwym. Co się dzieje w mózgu w związku z zabawą? Nie chcę Was zamęczać neurofizjologią, ale tylko parę takich podstawowych wiadomości. Otóż w mózgu działają tak zwane neuroprzekaźniki, które wpływają na to, jak zachowuje się i jak czuje się pies. Jednym z nich jest dopamina, która odpowiada w układzie limbicznym, czyli tym podkorowym, za procesy poznawcze i koordynację ruchową. Jest odpowiedzialna za efekt wzmocnienia, stanowi część tak zwanej kaskady wzmocnień, a więc jeżeli mówimy o tym, że jakieś zachowanie zostało wzmocnione, to nie dlatego, że pies dostał smakołyk, tylko dlatego, że w jego mózgu wydzieliła się dopamina. I niedobór dopaminy powoduje anhedonię, czyli niezdolność do odczuwania przyjemności. U ludzi na przykład niedobór dopaminy powoduje chorobę Parkinsona. A drugim takim neuroprzekaźnikiem, który ma duże znaczenie w tym temacie, o którym mówimy, jest noradrenalina i ona jest związana z systemem poszukiwania. Stabilizuje poziom pobudzenia, jednocześnie przygotowuje zwierzę na szybkie
ciężką reakcję. Może zwiększać agresję afektywną, czyli taką, która jest powodowana emocjami. Natomiast niedobór noradrenaliny powoduje apatię i niechęć. Czyli nie jest dobrze, kiedy jest za dużo tego, nie jest dobrze, kiedy jest za mało. Kolejna substancja to serotonina, która jest też związana z systemem nagrody i jest odpowiedzialna za poczucie zadowolenia. Serotonina się wydziela na przykład w naszym mózgu po dobrym obiedzie. O, to jest serotonina. Albo po długotrwałym takim, ale niezbyt ciężkim wysiłku fizycznym, na przykład jogging też wyzwala serotoninę. Zmniejsza uczucie bólu oraz hamuje złość i agresję. Najważniejsze w tym wszystkim jest, znaczy nie najważniejsze, ale jednym z ważnych takich hamujących znowu neuroprzekaźników jest kwas gamma-aminomasłowy, czyli GABA, i on stabilizuje impulsy podkorowe. Czyli można powiedzieć, że jeżeli brakuje nam tych neuroprzekaźników hamujących, w tym kwasu gamma-aminomasłowego, to nie ma hamowania. I w związku z tym pies jest stale pobudzony, te sygnały, impulsy są przenoszone bardzo szybko, bardzo chaotycznie i można powiedzieć, że całe wychowanie, cała socjalizacja tak naprawdę to jest uruchamianie procesów hamowania, nie pobudzania, ale hamowania, czyli opanowania. Niedobór tego kwasu powoduje konwulsje i też napady padaczki, bo mózg jest cały czas pobudzony. Najważniejsza jest równowaga pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem. I tutaj dochodzimy do tematu nadpobudliwości. Co to jest nadpobudliwość? Można powiedzieć, że to jest nadmiernie intensywne reagowanie na bodźce, przejawiające się w sferze emocjonalnej i behawioralnej, czyli zachowaniu. Jakie są objawy nadpobudliwości? Ja mówiłem, przewaga pobudzenia nad hamowaniem, czyli rozhamowanie w zachowaniu i w emocjach, trudności w skupieniu uwagi, nadmierna ruchliwość, reakcje impulsywne i problemy z funkcjonowaniem w grupie. Dlaczego tak dużo jest psów nadpobudliwych? Między innymi dlatego, że stan ekscytacji i pobudzenia jest preferowany przez ludzi. To jest dość straszne, co mówię, ale wiem, że tak się dzieje. Popatrzcie, kiedy tylko pies przychodzi do naszego domu, jedyne, z czym on się spotyka, to jest pobudzenie. To jest, o jaki piękny piesiu, zrzucanie zabawek, bieganie, to jest rzucanie piłeczki, to jest dawanie psu nieograniczonego dostępu do różnych zabawek, które on łapie i wymusza zabawę cały czas, ale nie odpoczywa. Czy wiecie, ile czasu powinien odpoczywać zdrowy pies? Mówi się powszechnie, że zdrowy pies powinien odpoczywać, dorosły pies powinien odpoczywać na dobę około 16-17 godzin. Tymczasem większość naszych psów jest stale stymulowana, jest wszystko to, co się dzieje w jeńczeniu i nie ma czasu na odpoczynek i regenerację. Stała stymulacja i aktywowanie łańcucha łowieckiego czy polowania przesuwa aktywność mózgu w kierunku pobudzenia. Jeżeli my będziemy cały czas, na przykład wychodzimy z psem na spacer, nie mamy zbyt dużo czasu, więc bierzemy piłkę albo patyk, albo zabawkę, rzucamy psu przez 10 minut, on biega, cały czas biega z tą zabawką, wymusza, chce coraz więcej. I to jest właśnie stała ta stymulacja, która potem owocuje niemożnością odpoczynku. Zwiększa się wydzielanie hormonów związanych właśnie z polowaniem, czyli tu będzie adrenalina, noradrenalina, i kortyzol. O kortyzolu nie mówiłem, ale to jest hormon nadnerczy, który jest takim markerem stresu. Im więcej kortyzolu, tym można powiedzieć większy stres. A o ile adrenalina i noradrenalina jest dość szybko neutralizowana przez organizm, to kortyzol, żeby zostać wyeliminowany z organizmu w nadmiarze, potrzebne jest na to kilka godzin, a niekiedy nawet kilka dni. Więc jeżeli organizm jest wyczerpany, potrzebuje czasu na regenerację, a my znowu tego psa stymulujemy, to po prostu tego czasu mu niestety nie dajemy. Więc jest cały czas w procesie ekscytacji. A jakie są skutki pielęgnowania takiej ekscytacji? Otóż przede wszystkim owocuje to przewlekłym stresem. Czym się on objawia? Krótkim, płytkim snem.
jest nadmiernie czujny we śnie. Nadmierną wokalizacją, czyli piszczenie, szczekanie, skomlenie, to wszystko może być objawem przewlekłego stresu. Nadaktywność ruchowa, czyli pies nie położy się na chwilę, tylko cały czas łazi. Jak my się ruszamy, łazi za nami. Chodzi z kąta w kąt, z jednego miejsca na drugi. Czynności spustowe, takie jak na przykład kopulowanie na ludzkiej nodze albo na jakichś przedmiotach, kopanie dołów, gryzienie patyku, bieganie w kółko, gonienie ogona również, gryzienie smyczy, szarpanie za nogawkę. Czynności spustowe dlatego, że one mają za zadanie rozładować emocje. Mogą też się pojawiać biegunki, alergie jako taki objaw przewlekłego stresu oraz nadmierny zmięśniowy, czyli nadmierne napięcie. Pies nie jest rozluźniony, pies jest spięty, jest twardy. Popatrzcie, co się jeszcze dzieje w sytuacji, kiedy my nadużywamy tego pobudzenia w relacji z psem, czyli tworzymy psa nadpobudliwego. Relacja z psem, która powinna być czystą, staje się tak zmęczona. Znam ludzi, którzy na przykład mają psy jakieś problemowe i mówią tak, kiedy mam piłkę przy sobie, to ten pies cały czas jest tak skoncentrowany na tej piłce, że w ogóle zapomina o całym świecie, jestem w stanie go zawsze odwołać. Człowiek myśli, że nawiązał z psem tak silną relację, ale naprawdę psu nie zależy, tylko zależy na piłce, na sznurku, na tym, co za chwilę dostanie, żeby ćwiczyć pobudzenie. Jeżeli to pobudzenie nie jest wcale takie zdrowe, to dlaczego psy utrzymują ten... To jest, myślę, dobre pytanie. Otóż robią tak dlatego, że włącza się taki syndrom, ja nazywam syndromem bungee. Zadam sobie pytanie, czemu ludzie skaczą na bungee? Otóż powodem jest dopamina. Powodem jest mózgowy mechanizm nagrody. Kiedy pojawia się jakaś na bungee, człowiek robi to, skacze, jego organizm przygotowuje się na zderzenie z ziemią. Ponieważ no, nasz organizm jest dość prosty. Jak lecimy z prędkością, prawda, ogromną w kierunku ziemi, to cały nasz organizm w tym momencie zaczyna szaleć i mózg zostaje dosłownie zalany neuroprzekaźnikami. Celem tego jest ochronienie życia. Napina się lina, czy tamta guma na bungee, człowiek bezpiecznie ląduje, mózg zostaje znowu zalany całą gamą różnych neuroprzekaźników, wśród nich dopamina i serotonina. Ale to jest doświadczenie uzależniające. Jeżeli popatrzcie, teraz przełożymy to na psa, tą piłkę, pies biega za tą piłką, czyli poluje na nią, goni ją, chwyta, to są elementy łańcucha łowieckiego, złapał ją, czuje satysfakcję, wydziela się dopamina i zaczyna szukać kolejnej okazji do powtórzenia tego działania po to, żeby znowu poczuć się w ten sam euforyczny sposób. I tak tworzymy z psa narkomana. Dlatego, że cechą przyjmowania substancji narkotycznych pobudzających jest to, że nie wystarcza już mała dawka. Nie wystarczy to, co do tej pory, tylko taki uzależniony organizm szuka okazji do coraz większego haju, potrzebuje coraz większych dawek. Nasz pies już nie poprzestanie na rzuceniu nam piłki 5 razy. On będzie chciał przynosić 50 razy. I niektórzy idą w ten kanał i po prostu nakręcają swojego psa niebotycznie, a później ten pies przeżywa właśnie to, o czym wspominałem, czyli przewlekły stres, niemożność odpoczynku i staje się narkomanem uzależnionym od dopaminy. No więc nie jest z tym dobrze. Niektórzy mówią, że pies wybiegany jest psem spokojnym. Jak wybiegam mojego psa, to on jest spokojny. Czy to jest prawdą? Słuchajcie, to przypomina trochę taką sytuację, w której chciałbym samochód jeżdżąc tak długo, aż benzyna się wyczerpie. Jak się wyczerpie, to się zatrzymam. Ale czy to jest normalny sposób zatrzymywania samochodu? Jeżeli mamy takiego psa, który jest właśnie w tym stanie nadpobudliwości, jest uzależniony od dopaminy, to wybieganie go to nie jest tym samym, co opanowanie emocji. To jest wyczerpanie organizmu. A więc tego absolutnie nie powinniśmy robić. Pojawia się zatem pytanie, czy zabranie psu możliwości zabawy rozwiąże problem nadpobudliwości. No skoro zabawa w ten sposób nie jest dobra, to,
to może nie bawić się z psem. Otóż nie. Brak noradrenaliny i dopaminy wywoła smutek i złość, a brak serotoniny, agresję i drażliwość. Tego absolutnie nie chcemy. Czyli jak więc zaplanować właściwą zabawę z psem? I tutaj będzie kilka bardzo praktycznych rzeczy. Jeżeli macie jeszcze cierpliwość, to słuchajcie. Pierwsza rzecz. Nie bawimy się w domu, gdzie odpoczywamy. Jest strasznie ważne tworzyć atmosferę ekscytacji w domu. Niech pies w domu odpoczywa. Bawmy się z psem poza domem. Dzięki temu nie będziemy budowali skojarzenia domu z ekscytacją, tylko ze spokojem. Następnie zabawa powinna mieć strukturę. Czyli powinienem nauczyć psa komendy łap, nauczyć komendy puść i pies powinien umieć przechodzić pomiędzy zabawą, pobudzeniem w zabawie, łapaniem, dopuszczeniem i czekaniem na moment, kiedy znowu będzie mógł się bawić. Najlepiej, najłatwiej zrobić to oczywiście w okresie szczenięcym. Kontrolowanie pobudzenia w zabawie, kolejna rzecz. Jeżeli pies zanadto się ekscytuje, zaczyna nadmiernie wokalizować, zaczyna strasznie dyszeć, zaczyna być nadaktywny ruchowo, jakby traci kontrolę nad sobą, to znaczy, że bawimy się zbyt intensywnie. Powinniśmy troszeczkę zmniejszyć to pobudzenie. I oczywiście włączenie gier umysłowych. Dlaczego włączenie gier jest ważne? Bo jak pamiętacie, mówiliśmy o zabawie tej pierwotnej i zabawie obiektami. Zabawa obiektami angażuje korę mózgową, a tym samym operuje, czy jakby kontroluje te impulsywne, pierwotne, instynktowne emocje. A więc na przykład brainwork, znajdź i zjedz. Tutaj widzicie obrazek z takich zajęć, które prowadzi nasza trenerka Basia przychodzeń w Rudzie Śląskiej. A zabawki, które psy rozpracowują, powodują, że włączają myślenie. Jak włączają myślenie, włącza się kora mózgowa, pies zaczyna się koncentrować, jak się koncentruje, przestaje wariować. Następnie praca węchowa. Bardzo dobra rzecz dla psa, ponieważ jest jednocześnie spełnieniem jego potrzeby eksploracji, ale również wymaga włączenia procesów poznawczych. Kolejne, nauka samokontroli poprzez takie ćwiczenia jak przedłużone siedzenie i warowanie, czekanie na przykład przed jedzeniem, czekanie przed drzwiami, czekanie przed przejściem przez ulicę, czekanie, czekanie, czekanie. I dostęp pośredni, czyli dostanie to, czego chce, musi spojrzeć na mnie i zapytać, co ja na to. Jeżeli mu pozwolę, to wtedy może to dostać. Dzięki temu to ja staję się źródłem dobrych rzeczy, które dzieją się w życiu psa. Mówiłem o relacji zaprzedniczonej, o tym rzucaniu piłki i tym, że pies jest zafiksowany na piłce. Dzięki ćwiczeniu dostępu pośredniego pies będzie wiedział, nie ma sensu błagać piłkę o to, żeby została wyrzucona. Trzeba zwrócić się do mnie, a być może ja wtedy tę piłkę wyrzucę. Kolejne pomysły na to, jak uruchomić zdolności poznawcze. Praca węchowa, o której wspomniałem, to ma ona rozmaite formy. Na przykład mantrailing, czyli poszukiwanie ludzi. No, nosework, identyfikowanie określonych zapachów. Maty węchowe, tutaj prostą matę węchową zrobioną z kawałka materiału, można ją zrobić z ręcznika. Dzięki temu pies będzie poszukiwał ukrytych skarbów, smak kołyku. To, co angażuje procesy poznawcze psa, wymaga myślenia, wymaga planowania, jednocześnie ma działanie uspokajające dla psa nadpobudliwego. Zabawki logiczne dzięki zaangażowaniu zdolności poznawczych pierwotne impulsy są lepiej kontrolowane przez korę mózgową. I takie zabawki istnieją w sprzedaży, ale można również zrobić je samemu. I tutaj oczywiście odsyłam do warsztatów Basi Klasik, która jest po prostu mistrzynią w wymyślaniu takich rzeczy. Kolejna rzecz, już prawie ostatnia, przedostatnia, to struktura, rytuały i porządek. Jeżeli mamy psa nadpobudliwego, to bardzo ważne jest wprowadzenie struktury spaceru. Nie zaczyn tego, że wychodzimy w ekscytacji na spacer. Najpierw skupiamy się na tym, żeby pies przez 10 minut szedł spokojnie. Wiem, że to nie jest łatwe, dzieje od razu, ale należy do tego dążyć.
Kiedy pies jest spokojny w nagrodę, pozwalamy mu zajmować się swoimi psimi sprawami. Czyli mówimy mu, ok, i masz 10 minut psie na zajmowanie się tym, co lubisz. Po 10 minutach znowu zapinamy psa na smycz i znowu idziemy spokojnie. Pies spokojnie w nagrodę będzie mógł zrobić coś, na co ma właśnie ochotę. Pewnie trenerzy, którzy mnie słuchają, odkrywają tutaj pierwszą zasadę Premaka. Tak, macie rację. Spacer strukturalny jest opierany na tej zasadzie. Dalej, w czasie spaceru wykorzystajmy obiekty, które mijamy do nauki samokroju. Tu macie na zdjęciu moją frelkę. My sobie na przykład wykorzystujemy ławki w parku albo stolik w parku, żeby była komenda hop, a potem zostań, czekaj, siad, waruj. I to czekanie może trwać 10 minut, no, 5, tak? I kiedy zwalniam psa, ok, znowu może robić to, co w danym momencie ma ochotę, ale robi to znacznie spokojnie. Uwaga, kończymy spacer spokojnym marszem. Spokojnym marszem. Miałem kiedyś takiego pana, który dzwonił do mnie, że ma labradora, który właśnie po spacerze wraca do domu i szaleje. Brakło tego elementu. On po prostu bardzo psa ekscytował i ten pies w tym stanie podekscytowania wchodził do domu i ekscytował się jeszcze bardziej. Więc dlatego, jeżeli jesteście z psem na spacerze i przewidywalny rozkład dnia, nieprzewidywalny przebieg spaceru. Nie twórzcie takich rytuałów, gdzie pies wie, że zaraz dojdzie na tę łączkę, tam będzie rzucanie piłki, przejdzie w kierunku drugiej alejki i tam będzie zabawa patyczkami, potem przejdzie gdzieś dalej i tam znowu będzie zabawa piłką. Nie. Zmieniajcie to. Nie róbcie tych samych rzeczy w nowych miejscach. Dzięki temu pies nie będzie się na zapas ekscytował. Czyli nie tworzycie skojarzeń komuś z danym właśnie z tym. Teraz kolejna rzecz, która może pomóc w zabawie czy w pracy z nadpobudliwym psem, to jest po pierwsze dieta bogata w tryptofan, bo on jest prekursorem serotoniny. Nie ma teraz czasu na rozwijać temat. Myślę, że temat w ogóle żywienia i zachowania to jest bardzo ciekawy i bogaty. Ja mam nadzieję, że nam się uda kiedyś taki webinar zrobić. I żywienie aktywne, czyli ja proponuję, ktoś nie karmi barfem, bo wtedy można dać psu po prostu kość taką mięsną, którą będzie ogryzał. Jeśli nie karmi barfem, to bardzo polecam kong, czyli połączenie jedzenia i wyzwania umysłowego. Jeżeli używacie konga, to nie używajcie jednego konga. Kupcie od razu 3 konga, napakujcie do nich jedzenie na cały dzień, dajcie psu jeden kong, a resztę zostawcie w zamrażarce. Jak pies zje tego konga, wyjmijcie z zamrażarki drugiego i dajcie drugi. Tak? Po to, żeby pies musiał jeść, ale jednocześnie pracować. Bo to jest rozwiązywanie krzyżówek, to jest angażowanie procesów poznawczych. To jest coś, co fantastycznie psa potrafi uspokoić. Ale nie dawajcie tu smakołyków, ani jakichś past specjalnych. Dajcie tu psie jedzenie. Bo jeżeli pies nie będzie głodny, nie będzie chciał tego robić. Jeżeli będzie głodny, będzie musiał wykombinować, jak to zadanie wykonać, jak to jedzenie z tego konga wydostać. I na koniec, kochani, pamiętajcie, gaszenie jednej ekscytującej zabawy drugą jest jak gaszenie pożaru benzyną. Nie róbcie tak, że jeżeli macie pat gonić za samochodami, to wy go uczycie gonić za piłką, bo to jest gaszenie pożaru benzyną. Jeśli chcesz spokoju, ćwicz spokój. Powiedziałem wam mniej więcej, jak to zrobić, a teraz pozwólcie, że otworzę czat i będę was prosił o zadawanie pytań. Postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile zdążę, a w momencie, kiedy już nam czas się skończy, no to myślę, że ankieta, o którą was poproszę, żebyście wypełnili, będzie podstawą do tego, żeby zrobić następny fajny webinar. Więc bardzo was proszę o zadawanie pytań teraz. Coś już widzę, tak. Jak kontrolować zabawę rozemocjonowanego 8-miesięcznego juniora z dorosłym 6-letnim psem? Bardzo dobre pytanie. To jest właśnie tak, że nie pozwalajcie juniorowi zamęczać starszego psa. Dlatego, że to junior musi się nauczyć kontrolowania swoich emocji. To junior musi
szanować tego psa. Więc absolutnie nie pozwalałbym juniorowi na to, żeby zamęczał tego 8-miesięcznego juniora i uczyłbym również starszego psa, żeby nie był wobec juniora zbyt natarczywy. Czasami jest tak, że jeżeli pamiętacie o zasadzie spokój w domu, zabawa na spacerze, to psy w domu po prostu będą wiedziały, że się odpoczywa. Teraz tak, co zrobić w przypadku, kiedy napadnie nas na spacerze znany pies, zaprasza mojego do zabawy, który jest na smyczy. Spuszczać przy takiej nadpobudliwości, czy lepiej nie? Ha, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że tak naprawdę nie mamy wpływu na to, co robią inni ludzie. I to, czy spuszczać psa na spacerze przy takiej nadpobudliwości. Ja myślę tak, że tutaj kluczem jest kontrolowanie poziomu pobudzenia. Bo jeżeli nie puścisz, to rośnie frustracja. Jak rośnie frustracja, rośnie ekscytacja, więc to jest w ogóle bez sensu. Natomiast jeżeli puścisz tego psa, ja bym przynajmniej spróbował na moment go opanować, siadł i w nagrodę puścił. Ale nie robiłbym tak, żeby ta zabawa trwała bardzo długo. Po prostu właśnie bym ją moderował, tak? Dalej, mój pies ostatnio na spacerze, na początku spaceru, naskoczył na małą suczkę, która okazywała uległość 100% leżąc na plecach. Czy to normalne? Ja myślę, że to jest zachowanie, które jest dość niegrzeczne. Psy niestety tak robią, ale uważajcie na jedną rzecz, że jeżeli na przykład macie małego szczeniaka albo małego psa i jakiś drugi pies go poturbuje, to możecie wywołać naprawdę traumę na całe życie. Więc naprawdę nie jest to fajne, jeżeli pies naskakuje na drugiego psa i nie respektuje sygnałów uległości. Bo jeżeli jest tak, że na przykład podskoczył, suczka zaprezentowała uległość, pies powiedział: oj, proszę cię bardzo, odszedł, a później rozpoczęła się zabawa, to jest ok. Natomiast jeżeli pies pokazuje uległość, a drugi pies nie przestaje robić tego, co robił, to znaczy, że dzieje się coś niewłaściwe, tak, że po prostu ten pies zachowuje się jak burak. 9-miesięczny pies teraz na spacerze nagle zaczyna brykać i szarpać w swoją stronę smycz, na której idzie. Co robić? Dlaczego tak robi? Mówiłem o tym. Właśnie to jest zachowanie spustowe, czyli pies nie potrafi opanować swoich emocji, więc szuka sposobu, w jaki te emocje będzie w stanie rozładować. Znalazł sobie gryzienie smyczy. Jak można z tym zrobić? Możliwić gryzienie smyczy najprościej i najbardziej pozytywnie jest po prostu się zatrzymać, nie iść dalej, zatrzymać się w ogóle w bezruchu. Kiedy pies przestanie to robić, można zrobić krok do przodu. To jest jakby taki najpierw. No. Naprawdę bardzo często to działa i od tego zwykle zaczynam. Co mamy tutaj dalej? Półtoraroczna suczka ze schroniska, którą mamy kilka miesięcy przy zabawie i także zapraszając do zabawy, podgryza nas właścicieli głównie w dłonie, a gdy je chowamy do tyłu i ją ignorujemy, podgryza nas w inne części ciała i ciągnie za nasze ubrania oraz suczka, która zazwyczaj podgryza delikatnie, a czasami bywa to bolesne. Jak reagować i to wyeliminować? Jest coś, co my robimy na przedszkolu albo na warsztatach naprawczych. Po prostu mówimy, zaprzestajemy jakiejkolwiek aktywności. Czy jeżeli jest tak, że pies nas zaprasza do zabawy i podgryza, to znaczy dla mnie absolutnie koniec zabawy. Czasami łączę to z takim czymś, jak to mówię, to jest taki efekt UFO, czyli wydaje z siebie taki dźwięk przerażenia. I to powoduje, że pies po prostu jest trochę zaskoczony tym i natychmiast przerywa swoją akcję. Jeśli tylko to zrobi, spokojnie bym psa pochwalił. Tak? Także generalnie właśnie bym starał się w tym kierunku iść, tak? W tym kierunku, żeby uczyć psa jakby opanowywania tych emocji na spacerze. Nie jest to łatwe, ale
Każda podróż zaczyna się od jednego kroku. Można też próbować. To jest jakiś pomysł, ale trochę ostrożnie, ale można tak spróbować. Czyli w momencie, kiedy ona zaczyna się tak zachowywać, natychmiast bym ją po prostu wyprowadził i dał jej chwilę przerwy, tak zwany time out. Po czym zaprosiłbym ją z powrotem i dał kolejną szansę na zmianę zachowania. Czyli time out, time in. Wyprowadzam psa, czekam aż się uspokoi, jeszcze raz tę samą sytuację, żeby zobaczyła konsekwencje pomiędzy tym, co robi, tak, i tym, co się z nią dzieje. Zastanowiłbym się też nad tym, co pies je, czy przypadkiem w diecie nie ma za dużo tyrozyny, która jest prekursorem noradrenaliny, więc to może pobudzać psa. Czy pies ma wystarczającą ilość zajęć, które go po prostu wyciszają? Być może bym się zastanowił nad wprowadzeniem konga po to, żeby wprowadzić jak najwięcej tych procesów, o których mówię, tych procesów korowych, po to, żeby kontrolować procesy wzgórzowe. Co tam dalej? Już o gryzieniu smyczy mówiłem. Czyli tak jak mówiliśmy, zagryź mnie jeszcze raz, to jest w porządku. Nawet jeśli powarkuję, ale nie dochodzi tam do jakichś spięć, jest ok. Ale zdarzyło się kilka razy tak, że w trakcie zabawy wywiązała się bójka. Jak kontrolować psią zabawy, szczególnie jeśli widzę, że zabawa zaczyna zmierzać w takim niedobrym kierunku? No oczywiście, że tak. Jeżeli wywołała się bójka, to pytanie jest takie, jak ona się skończyła? Czy rzeczywiście doszło do zranienia? Czy się polała krew, czy nie? Bo jeśli się nie polała krew, to może była to po prostu tak intensywna zabawa, która dla psów dalej była zabawą, ale dla nas wyglądała jak bójka. Co można zrobić w takiej sytuacji? Wcześniej skończyć zabawę. Pies, który ponad godzinę, dziś wracając do domu po ponad godzinnym spacerze, na psa przechodził. Też na przechodzącego psa naskoczył pies, tak. No więc to by oznaczało, że właśnie jest do zrobienia samokontrola. Bardzo w takiej sytuacji naprawdę dobrze robi ten spacer strukturalny, tak. Kolejne pytanie, co z rasami bardzo aktywnymi, pracującymi, border collie, co z planowaniem dnia? Czy trening może zastąpić spacer? Czy podczas spaceru można zrobić sesję treningową? Oczywiście, że można zrobić sesję treningową podczas spaceru, jak najbardziej. Tylko, że pamiętajcie, oczywiście wiemy to też od Jaka Panksepa, że niektóre psy mają wyższy poziom noradrenaliny. To są właśnie te psy pracujące, takie jak border czy owczarki australijskie. Natomiast u takich psów tym bardziej ważne jest ćwiczenie samokontroli. Dostęp pośredni, spacer strukturalny, trening tak, ale trening właśnie w właściwym momencie, tak? Czyli jakby rzucanie czegoś, nie wiem, cokolwiek robicie, agility, cokolwiek, róbcie je jako nagrodę za spokój. Rozumiecie? Czyli najpierw niech się pies wyciszy, a wtedy trening będzie nagrodą za spokój. A potem, po tej ekscytacji, po tym szaleństwie, znowu dajcie psu czas na spokój. Musi być balans. Jeżeli nie ma balansu, to pies po prostu będzie, tak jak to mówimy, niezrównoważony, będzie stale podekscytowany, bo stan ekscytacji jest stanem uzależniającym. Dlatego tak jest to potwornie trudne do wyeliminowania. To jest jak terapia narkomana nieraz, naprawdę. Suczka, mamy następną tutaj suczkę, która nie radzi sobie emocjonalnie po treningu przygotowującym na trajsy. Po powrocie nie potrafi sobie znaleźć miejsca w domu. Chodzi z miejsca na miejsce, gryzie sobie łapy. Trwa to mniej więcej 15-30 minut. No to są zachowania spustowe, tak? Ten pies robi wszystko, żeby odpocząć. Hello. To znaczy, że ten pies biedny po prostu nie ma balansu. Prowadzenie tego treningu dalej w ten sam sposób, nie znam suki, nie widziałem, ale mnie niepokoją, bo prowadzenie treningu bez żadnej zmiany w ten sam sposób może spowodować, że te objawy się nasilą. Więc to, co bym zrobił, przynajmniej na jakiś czas, zbym intensywność tych treningów, robiłbym je nie tak często, zwiększyłbym ilość ćwiczeń właśnie z opanowania emocji, z uspokojenia,
z takich właśnie pasywnych rzeczy. Pozostawanie na swoim miejscu dla psa przez 10-15 minut też jest treningiem, mimo że nie jest tak ekscytujący i widowiskowy. Teraz tak, jeżeli pies ma obsesję na punkcie zabawek, koli zafiksowany na właścicielu w czasie spaceru, bo czeka na zabawę, nie na właścicielu, na zabawce. Mówiłem o tym, to jest tak zwana relacja zapośredniczona. Czy powinno się takie zabawy w ogóle zlikwidować, wprowadzić tylko zabawę węchową? Pies nie bawi się z innymi psami, ani nie węszy na spacerze, tylko czeka na zabawę. Masz narkomana. Narkoman nie interesuje się niczym innym poza narkotykiem. Pies nie interesuje się niczym innym, węszeniem, prawda, zabawami z innymi psami, tylko interesuje się swoim narkotykiem. To jest dzwonek alarmowy, Joanna, naprawdę. To, co bym zrobił, to wprowadziłbym detoks. Nie jest to łatwe, ale wprowadziłbym detoks, czyli po prostu dałbym temu psu znacznie, znacznie więcej właśnie takich bardzo, bardzo spokojnych aktywności po to, żeby wrócił do równowagi. Jak zbudujesz dobrą podstawę samokontroli, to wtedy ten trening nie będzie go całkowicie wyprowadzać z równowagi. Naprawdę myślę, że to jest dość ważne. Myślę, że te tematy generalnie się kręcą wokół tego, o czym mówiliśmy. To znaczy, że chyba odpowiedziałem na większość pytań w czasie pracy. Postaram się ją Wam również udostępnić później, żebyście mogli do niej sobie wrócić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Teraz jeszcze chciałbym Was bardzo poprosić o to, żebyście odpowiedzieli na pytanie, bo mam ankietę, czy Wam się podobało i co byście chcieli jeszcze, jakie tematy chcielibyście poruszyć. Jeszcze jedno pytanie, w domu nie bawimy się żadnymi, ale ma reniferka, którego zaczyna szarpać po nocy, po powrocie do domu, wymusza też zabawę. No właśnie, to jest to, że pies, który czeka na powrót właściciela, żeby właśnie wtedy wziąć zabawę i szarpie coś, jakiegoś, prawda, reniferka w nocy i tak dalej. Słuchajcie, to pokazuje, w jak wielkim stopniu nasze psy potrzebują ćwiczeń zrównoważonych. Także słuchajcie, od jutra, jeżeli naprawdę macie takie problemy, o których piszecie, od jutra zmieńcie strukturę spaceru, zwiększcie ilość związanych z odpoczynkiem, z przedłużeniem zachowania, z dostępem pośrednim. Zacznijcie fajnie chodzić z psem właśnie w miejsca, które są dość spokojne. Mu odwyk od tego strasznego, uzależnienia. Jakim jest uzależnienie od dopaminy? Nie chcecie mieć narkomana, nie chcecie mieć skoczka na bungee, bo są takie psy, które przechodzą od tego rodzaju pobudzenia w poszukiwanie konfliktów, bo najwięcej frajdy daje im wtedy i rozładowanie, szybkie rozładowanie emocji daje im agresja. Dobrze. Moi kochani, ja chciałem Wam bardzo serdecznie Wam podziękować za udział w webinarze. Zapraszam na kolejny. Jeszcze nie wiem, o czym będzie, to zależy od Was. Proszę tutaj, abyście wypełnili ankietę, napisali, jakie tematy są przy planowaniu następnych webinarów. Jeżeli chcielibyście ze swoim psem pracować przez 6 dni, zapraszam na kurs Super Pies. Na stronie wesołałapka.pl jest możliwość, żeby się zapisać. Tam co prawda już jest prawie komplet, ale jeszcze jest trochę czasu, jeszcze parę miejsc zostało. No i cóż, i naprawdę trzymam kciuki, żeby to wszystko, o czym mówiliśmy, udało się Wam dla lepszego życia waszych psiaków. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że poświęciliście godzinę na nasze spotkanie. Życzę Wam dobrego wieczoru i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.